Moje formy graficzne nie są prostymi znakami. Myślę, że rzeczywistość, którą obserwujemy, jest po prostu bardzo złożona, jest dosyć skomplikowana. Świat, który nas otacza, to nie są przecież proste formy. W procesie twórczym wykorzystuję tradycyjne techniki graficzne. Zawsze zaczynam od projektów i te projekty są realizowane bardzo spontanicznie. Najpierw jest właśnie rodzaj intuicji. Są realizowane w formacie 1:1 i później za pomocą zdjęcia i przygotowania tej odbitki serigraficznej mam poddruk, czyli tą opracowaną formę, przy której zdecydowałam, że tak, że to jest coś, co mnie porusza, to jest coś, co oddaje istotę sprawy. I na tej formie właśnie nabudowuję kolejne techniki graficzne, czyli bardzo często akwatintę z akwafortą, bardzo często suchą igłę, szablony. W swojej twórczości od lat zajmuję się konsekwentnie nurtem figuratywnym, to znaczy obserwacją postaci ludzkiej i jej przeobrażeniami. Myślę, że jest coś fascynującego w obserwowaniu człowieka, obserwowaniu jego różnorodności, jego jakichś takich charakterystycznych cech. To jest jakby istota, która wiąże się bezpośrednio z moimi grafikami. Często myślę, że podchodzę do człowieka, do postaci ludzkiej jak krawiec. I figury graficzne przylegają do ciała danej osoby, biorą z niego miarę i w ten sposób tworzy się jego nowy obraz. Jest oczywiście w tym troszeczkę magii, troszeczkę mieszania wyobraźni z rzeczywistością. I to, co jest jakby najważniejsze w odtwarzaniu tej figury ludzkiej w moich pracach, to jest jakby takie wewnętrzne życie, które jest zapisane w figurze graficznej. Ostatni mój cykl prac Figuracje rozwija się z czasem w coraz bardziej fantastyczne formy. I tak jak powiedziałam, nawiązując troszeczkę do form krawieckich, pojawiają się w moich figurach przeróżnego rodzaju linie, fastrygi, różnego rodzaju zwymiarowania, znaki. Te wszystkie jakby formy wokół figury przywodzą troszeczkę na myśl jakby takie rudymenta wiedzy tajemnej, które gdzieś tam zaginęły w czasie przeobrażeń. W ten sposób powstają tak zwane humanoidalne figury, troszeczkę zwymiarowane jak maszyny, które jakby przekazują taką nostalgię za przemijającym czasem. Jest to takie połączenie przeszłości i takiej tęsknoty za tym, co jest w nas tą przeszłością i coraz intensywniej, szybciej rozwijającą się przyszłością, czyli tym czasem, którym się nam jest ciężko odnaleźć, czasem, który jest coraz bardziej taki odhumanizowany. Warsztat graficzny jest pewnym ograniczeniem. Jest oczywiście pewną technologią, ale w obrębie tego ograniczenia myślę, że można uzyskać taką wolność twórczą. To jest coś, co jest dla mnie bardzo ważne i istotne i co z czasem coraz bardziej się pogłębia i rozwija. To jest troszeczkę tak jak w starożytności, kiedy nie ceniono indywidualności, tylko doskonałość i uważano, że trzeba stworzyć kanon dla odtwarzania pięknego wzoru. To ograniczenie w postaci warsztatu graficznego wydaje mi się właśnie taką wolnością i możliwością niesamowitych zmian, niesamowitych twórczych rozwiązań. To, co jest też takie bardzo ważne, myślę, w mojej twórczości, to takie poszukiwanie ideału, poszukiwanie pięknej formy.
Jednocześnie zdaję sobie z tego sprawę, że jest niemożliwym znalezienie tego ideału piękna. I myślę, że mój ideał formy graficznej jest niekompletny, nie przejawia piękna zewnętrznego, ale na pewno jest jakoś porywający. Ludzie mówią, że często pracując włączają muzykę. Ja zawsze słucham powieści w wydaniu dźwiękowym i to jest troszeczkę jak narkotyk. I myślę, że to odsłuchiwanie powieści, ta sącząca się melodia słów ma bardzo duży wpływ na powstające prace. Do tego stopnia, że ostatnio zaczęłam dodawać do figur tytuły tych odsłuchanych powieści, bo wpływają na charakter dzieła, które powstaje. Dlatego pojawiają się prace figura Macbeth albo figura Nastazja Filipowna, które odnoszą się do wysłuchanych w tym czasie powieści. Zdaję sobie z tego sprawę, że w dzisiejszym świecie można po prostu zlecić wykonanie dzieła. I to jest również atrakcyjna forma twórczości, ale mam taką nadzieję, że to ten tradycyjny warsztat i wszystko, co jest z tym związane, przetrwa jakby współczesne możliwości technologiczne i obok prac, które są bardzo nowoczesne, te prace, których sięgamy po bardzo stary warsztat graficzny i w których dotykamy i tej materii matrycy, i materii papieru, na którym powstają odbitki, że to wszystko przetrwa próbę czasu i pozostanie po prostu po nas.